Siemanko. Dzisiaj zrobimy sobie szybkie porównanie różnic pomiędzy rowerem downhillowym a rowerem enduro. W tym sezonie po raz pierwszy w życiu mam w swoim garażu nie tylko endurówkę, ale właśnie również czystej krwi zjazdówkę. Dlatego w końcu mogę wam nagrać taki materiał w oparciu o swoje własne rowery. Zanim przejdziemy do konkretnych różnic, które wyszczególnie pomiędzy dwoma sprzętami, chciałbym Wam przedstawić jedną najważniejszą zasadę, ideę, z której wszystkie te różnice potem wynikają. Mianowicie, obydwa te rowery, obydwa typy tych rowerów są stworzone do tego, żeby głównie zjeżdżać. Są ukierunkowane właśnie do szybkiej jazdy w dół, ale jednak jest jedna zasadnicza różnica: zjazdówka, rower downhillowy. Jest konstrukcją maksymalnie radykalną, stworzoną tylko i wyłącznie do zjeżdżania i zaprojektowaną bez jakichkolwiek kompromisów. Jest w 100% podporządkowany właśnie jeżdżeniu w dół i nie nadaje się przez to tak naprawdę do niczego innego. Jest zbudowany w ten sposób, żeby być jak najszybszy z góry, ale przez to traci również swoje właściwości w jakimkolwiek innym zastosowaniu. Endurówka natomiast również pozwala bardzo szybko zjeżdżać, ale jednak jest tak skonstruowana, żeby móc także jeździć pod górę, po płaskim. Generalnie jest to rower, który mimo tego, że dobrze zjeżdża, to umożliwia także jazdę w inny sposób i jest skonstruowany z użyciem wielu kompromisów, dzięki czemu nadaje się nie tylko do jazdy z wyciągu, ale także w wielu innych sytuacjach. Przejdźmy zatem do konkretów i tym, co wpada w oko. Jest oczywiście przedni amortyzator. Drowery do Downhillu, jako jedyne, mają amortyzator z tak zwaną dwupółką. Bardzo charakterystyczny z wyglądu, troszkę jak w motocyklach. Taka konstrukcja służy poprawie sztywności, ponieważ najbardziej newralgicznym i takim najsłabszym ogniwem w każdym widelcu jest mocowanie rury sterowej, i to właśnie na tym punkcie. Traci się najwięcej sztywności, a dzięki temu, że w zjazdówce mamy to skręcone na dwóch półkach, pod ramą oraz nad ramą, całość nabiera zupełnie, zupełnie innej sztywności. W rowerze enduro mamy natomiast klasyczny widelec. O takiej typowej budowie, czyli nie mamy właśnie górnej półki, a jedynie jedną i zwykłą pojedynczą rurę sterową. Do tego oczywiście różnią się one ilością skoku. W rowerach downhillowych takim standardem jest 200 mm lub 190 mm z tyłu, to bywa różnie. Natomiast w endurówkach możemy w zasadzie mówić o takim przedziale od 150 do 180 mm. Jest to dosyć płynne, ale myślę, że to są takie typowe widełki właśnie dla tego segmentu rowerów. Zostajemy jeszcze na chwilę z przodu, ale zagłębimy się nieco bardziej w szczegóły, mianowicie oś przedniej piasty. W rowerze do downhillu mamy oś o średnicy 20 mm, bardzo grubą, która tak samo jak podwójna półka u góry Poprawia utrzymaniu sztywności całej konstrukcji. Natomiast w endurowce mamy klasyczny standard, czyli aktualnie jest to boost i jest to oś o średnicy 15 mm i Długości 110. Różnią się między sobą oczywiście także same ramy. Zjazdówka ma jeszcze bardziej wypłaszczony kąt przedniej główki. Widelet jest bardziej pochylony do przodu, co zapewnia dużo większą stabilność w bardzo szybkich oraz stromych sekcjach, jakich jest pełno na trasach downhillowych. Zjazdówka przeważnie ma dłuższy rozstaw osi. Ogólna zasada jest taka, że rower downhillowy. Ma taką geometrię, która umożliwia jazdę z wyższą prędkością. Trasy downhillowe są mniej kręte niż trasy enduro, więc mniej liczy się zwrotność na bardzo ciasnych, otwartych, płaskich zakrętach, a bardziej liczy się możliwość bardzo szybkiego pokonywania takich bardzo wyboistych, ciężkich sekcji, które są mniej kręte, mają tylko łagodne zakręty lub często lecą też na. Całkiem na wprost. Kolejną bardzo konkretną różnicą jest sztyca. W rowerze downhillowym mamy najzwyklejszą sztywną, bez żadnej regulacji. Jest to zwyczajny kawałek rury, jak w każdym klasycznym, normalnym rowerze ponieważ nie ma takiej potrzeby, żeby była tutaj jakaś regulowana. Ten rower nie ma podjeżdżać, ma tylko zjeżdżać, więc to siodełko zawsze jest w pozycji jak do zjazdu. Moje jest ustawione w poziomie, ale wielu zawodników potrafi je ustawiać bardziej pod kątem, odchylone nieco do tyłu. Wbrew temu, co można pomyśleć, siodełko w zjazdówce wcale nie jest bezużyteczne. Oczywiście nie siedzi się na nim, nie podjeżdża się na nim, ale ono dalej spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ siodełko jest tym co opiera się o nasze uda, kiedy zjeżdżamy i wbrew pozorom zapewnia bardzo ważny element kontroli nad rowerem podczas zjazdu. W rowerze enduro mamy natomiast rozwiązanie doskonale znane już od wielu lat, zapoczątkowane zresztą właśnie przez rowery z tego segmentu, czyli opuszczaną sztycę, która umożliwia bardzo szybkie przejście z trybu podjazdowego do trybu zjazdowego. I tego typu konstrukcja zapoczątkowana została właśnie przez rowery enduro, a obecnie jest już popularna także w rowerach XC, ale to właśnie tutaj wszystko się zaczęło i zalety takiego rozwiązania dopiero stopniowo, stopniowo zostały adaptowane także do rowerów z mniejszym skokiem, takich lżejszych. W moim przypadku jest to sztyca Pro która ma aż 200 mm skoku i zobaczcie, że jest ona tak dobrana do tej ramy, że w pozycji do podjeżdżania, tak jak jest teraz, jest wysunięta oczywiście na maksa, ale po jej wsunięciu de facto zostaje tu maksymalnie 5 mm zapasu, więc jej długość idealnie pasuje do mojego wzrostu. no i oczywiście do samej ramy także, ten zakres, ta różnica pomiędzy trybem podjazdowym a trybem zjazdowym jest wykorzystany niemalże w 100%, a to jest bardzo istotne właśnie na odcinkach specjalnych, gdzie każdy kolejny centymetr, o który można ją opuścić, robi sporą różnicę. Kolejną bardzo wyraźną różnicą jest napęd w rowerze. I tutaj po raz kolejny. Zjazdówka jest konstrukcją bezkompromisową, nastawioną tylko i wyłącznie na zjeżdżanie. Dlatego jak widzicie, mamy malutką kasetę. To jest w ogóle kaseta szosowa Ultegra o rozstawie 11-25, taki jest jej zakres, więc największa koronka ma tylko 25 zębów. Z przodu mamy natomiast blat o 36 przełożeniach i tak naprawdę ten napęd służy tylko do tego, żeby ruszyć na starcie. Oraz oczywiście dokręcić gdzieś tam w trakcie zjazdu już jadąc z dużą prędkością, więc niepotrzebne nam są w ogóle lekkie przełożenia, których tutaj zwyczajnie nie ma. A ważne jest to, aby kaseta była możliwie ciasno zestopniowana, żeby być w stanie szybko i dynamicznie zmieniać przełożenia no i wstrzelić się w ten taki optymalny zakres do kolejnych sprinterskich powtórzeń podczas zjazdu. Dzięki temu, że kaseta jest mała, również przerzutka może być naprawdę mała i kompaktowa, a to sprawia, że dużo trudniej ją zniszczyć, bo jest zwyczajnie mniejszym celem dla wszystkiego, co może w nią trafić, dla jakichś pniaków, skał i innych takich rzeczy, które niestety nie lubią się z przerzutkami. Współczesne endurówki czerpią natomiast pełnymi garściami z technologii stosowanej w rowerach cross country. I w zasadzie cały napęd jest tutaj bezpośrednio przejęty właśnie z rowerów tego typu. Również mamy tutaj jeden blat z przodu, w moim przypadku o 34 zębach, aczkolwiek jest to raczej duży rozmiar jak na endurówki. Wielu wybiera 32, nawet 30 czy 28. Jednak z tyłu mamy zwykłą 12-rzędową kasetę XTR o rozstawie 10,51, a do tego Także przyrzutkę xtr -a z bardzo długim wózkiem, żeby mogła taką kosetę obsłużyć. I to powoduje, że w odróżnieniu od zjazdówki na tym rowerze da się normalnie podjechać pod górę. Może nie jakoś bardzo szybko, to nigdy nie będzie tak szybki rower na podjazdach jak XC. Ale jednak spokojnym tempem można się wytoczyć niemalże wszędzie, bo jest nam to umożliwione przez napęd o bardzo szerokim zakresie. No, oczywiście, wadą jest to, że przerzutka ma długi wózek, więc dużo łatwiej ją zostawić na jakimś pniaku lub skale, ale jednak. Ta możliwość podjeżdżania jest bezcenna i tym właśnie charakteryzuje się m.in. rower enduro. Przy hamulcach różnice zaczynają się już powoli zacierać, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi typ roweru naprawdę potrzebuje dużej siły hamowania. W końcu oba są ukierunkowane podjeżdżanie, ale jednak często w zjazdówkach mamy jeszcze mocniejsze heble niż w Endurówkach i tak jest też w przypadku moich własnych rowerów. W fuzie mam sainty, czyli Topowe, najbardziej grawitacyjne hamulce dostępne w gamie Shimano. E, mają naprawdę potworną moc. Szczególnie że ja też sam nie jestem ciężki, bo waży około 70 kg. Więc te hamulce mają naprawdę jeszcze duży naddatek mocy e, w moim przypadku. Do tego, w swojej zjazdówce, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mam tarczę 203 mm, dodatkowo jeszcze z radiatorami chłodzącymi. No i radiatory mają także klocki tutaj w zaciskach, żeby jak najlepiej odprowadzać ciepło, zapewnić jak największą skuteczność podczas długich zjazdów, kiedy hamulce się grzeją. I to jak szybko my się tego ciepła pozbędziemy, rozproszymy je do powietrza. Bezpośrednio przekłada się na to, czy jesteśmy w stanie utrzymać tą siłę hamowania aż do samego końca naszego zjazdu. W moim Define'ie mam natomiast także bardzo mocne hamulce, również czterotłoczkowe, są to xtr -y. Natomiast te zaciski mają ciut mniejszą średnicę tłoczków niż zaciski Sainta. Oraz yy, radiatory w tych klockach hamulcowych także są nieco mniejsze niż w Saintach właśnie. Więc ogólnie te hamulce są ciutkę słabsze. Nie mają aż tak ogromnej siły hamowania jak w Saincie, natomiast do tego roweru są również w zupełności wystarczające. W swojej Endurówce mam również z tyłu założoną tarczę 180 mm dla kontrastu z 200 w downhillówce. I to również wystarcza mi w zupełności. Nie potrzebuję tutaj, przynajmniej póki co, nie potrzebuję tutaj większej tarczy. Ta daje sobie spokojnie radę. Teraz taka ciekawostka, ponieważ w obydwu rowerach mamy praktycznie taki sam damper. Jest to Fox X2 Factory. One się różnią oczywiście długością, ponieważ tamten ma więcej skoku, w Endurówce ma nieco mniej, ale model jest dokładnie taki sam. Poza jednym szczegółem, mianowicie w Endurówce, w Defyne damper ma jeszcze taką dźwigienkę, która to steruje trybem podjazdowym, można sobie bez użycia żadnego narzędzia utwardzić tył, żeby lepiej podjeżdżał pod górę, żeby nie marnować energii. W fuzie mam tak naprawdę identyczny damper, ale jednak jest tej dźwigienki pozbawiony. Właśnie dlatego, że po prostu nie ma kompletnie takiej potrzeby, żeby ona tu była, bo damper w tym rozmiarze jest stosowany już tylko i wyłącznie stricte w rowerach downhillowych, i wszyscy wiedzą, że te rowery i tak podjeżdżać nie będą, więc montowanie dodatkowego przełącznika do trybu podjazdowego jest bez sensu, bo nikt tego na podjeździe i tak nigdy nie wykorzysta. Przeszliśmy przez wszystkie różnice, jakie mnie samemu udało się wychwycić także na koniec jeszcze element wspólny tak dla odmiany a tym elementem wspólnym są koła. A przynajmniej w przypadku rowerów ukierunkowanych pod ściganie. Ściganie się w downhillu i ściganie w enduro. Można powiedzieć, że endurówka to jest taka hybryda pomiędzy rowerem XC a zjazdówką. I na przykład napęd zapożycza właśnie z konstrukcji cross country. Jednakże koła są wspólne dla zjazdówki i dla endurówki i w obu moich rowerach mam dokładnie taki sam zestaw. Dokładnie taki sam zestaw piast, dokładnie taki sam zestaw obręczy, dokładnie taki sam zestaw opon, a także wkładek w środku. Są to koła Enesa, piasty są Enesa, obręcze są to Enigmy, wersja Rock najbardziej wzmacniana. Na nie są założone opony Continentala, w tym przypadku akurat Kryptotale, chociaż to się oczywiście zmienia w zależności od warunków, a w środku także wkładki od Flatauta, z przodu wersja podstawowa, z tyłu wersja dwuwarstwowa wzmacniana. I dokładnie taki sam zestaw jest zarówno w Define w endurówce, jak i w rowerze do downhillu, bo akurat koła jest to element, który musi być maksymalnie wytrzymały. On musi po prostu przeżywać, musi dojeżdżać do mety, i na tym nie da się za bardzo oszczędzić na masie. To po prostu musi być wytrzymałe. To tyle na dzisiaj. Jeśli znacie jakieś jeszcze różnice, to oczywiście napiszcie w komentarzu. A jeszcze koszyczek na bidon: oczywiście, w zjazdówkach nie ma koszyczków na bidon bo woda się po prostu trzyma pod wyciągiem i pije co zjazd, nie ma sensu zabierać go ze sobą. Jeśli interesują Was dokładne bike checki obydwu moich rowerów, to możecie je znaleźć na moim kanale. Macie je podlinkowane w opisie tego filmu. Tak samo zresztą jak super tylko szybkie błotniki Topur Edition u MatPiga razem z kodem rabatowym. Trzymajcie się i widzimy się w jakimś następnym filmie. Cześć!